Cześć, witam Was ponownie w grze Great Autosport. Kontynuujemy sezon 31 z zawodów Street. Dzisiaj mamy zawody pucharowe, w których musimy osiągnąć co najmniej miejsce szóste chyba. Zespół musi w tym pucharze zająć co najmniej piąte miejsce. Piąte. Tak, poprawił mnie gościu tutaj. Lecimy BM-ką. BMW M3 to jest w ogóle. Dosyć stare, jak widać, ale kultowe. No, ma piękny odgłos przy odcinaniu, ale to już raz takim jechałem, więc podgłaszałem wam w jednym z odcinków, jak piłowałem takie auto. I moment, w którym właśnie to było, to specjalnie podgłosiłem, nic nie mówiłem. No, jest po prostu boski. Tak więc, no, są jednak plusy w tej grze bardzo wielkie, dla których warto grać. Pięknie. Tego zamkniemy, bo nam tutaj próbuje cwaniakować. Piąte miejsce, mamy tu 5 okrążeń. Dosyć dużo. Shit, ale nas zamyka. Shit. God damn it. Nie, cofnijmy to całkowicie. Nie będę się tu z nim pchać. Po prostu. Bo nie było to wskazane. Come on! Shit. Shit. Już problem z układem kierowniczym. Tego tutaj zamkniemy. Dobra, i drugie okrążenie. Drugie okrążenie. Masz przed sobą dwóch rywali. W lewo mi BMK niestety skręca. Widzę, że na tym rondzie oni się dosyć stosunkowo ciągną. Strasznie powoli jadą. Po zewnętrznej wziąłem gościa bez problemu. No i rozpoczęliśmy drugie okrążenie. Czyli resztę okrążeń przejedziemy sobie na spokojnie. Piękny odgłos idzie z tego wydechu. Strasznie mi w lewo skręca BMK. Strasznie jest w ogóle ponętna na poślizgi. A przy większej prędkości. Shit. Fak, fak, fak. Dobra, na czas, na szczęście śmiąska przynajmniej wyhamowałem. Nawrót. Nie za bardzo za tym przypadam, ale no jakoś poszło. Już teraz na spokojnie tak naprawdę jedziemy. Bez jakiejś większej spiny. Okej, to też będzie taki mini nawrót. Tylko raczej taki bardziej spokojny. Piękne odcinanie. Uwielbiam to. W tej BMC zwłaszcza. Ho, ho, ho! Jadzio!
szczęście, że nie musimy się już spinać. Gdzie to? Tutaj tak za bardzo nie trzeba się spinać, bo to są zawody pucharowe, więc tutaj musimy zająć zaledwie piąte miejsce, żeby... żeby dostać expa. Ale lepiej pojechać lepiej, żeby mieć tę pewność, prawda? Shit, shit, lagi się zaczęły. Fuck. I przez to bardzo źle pojechałem ten zakręt. A cofanie go nie ma większego sensu, bo lagi na dalszym ciągu były przez chwilę. Więc wziąłbym go podobnie. Szkoda, że lewe tylnie światełko poszło. Tak fajnie wyglądało. Najszybsze okrążenie tego wyścigu. Shit. Podejrzewam, że jakbym jeździł na manualnej skrzyni, to dostawałbym więcej exp, ale z manualną jest za dużo zabawy. Z manualną tylko w jednej grze jeździło mi się dobrze. W Need for Speed Underground 2. Tam rzeczywiście jeździłem zawsze na manualnej skrzyni, bo automat był tragiczny. Tutaj być może też automat jest tragiczny. Nie jeździłem tutaj na manualu, więc nie jestem w stanie tego powiedzieć. W każdym razie tam rzeczywiście no dobrze mi to wychodziło. Jazda. Jazda na manualnej skrzyni. Tylko że tam nie było możliwości cofania, tak jak tutaj, prawda? Tutaj muszę jeszcze tą jednak... tą opcję cały czas trzymać te palce na klawiszu, jak coś nie wyjdzie tylko. Więc zmiana biegów tutaj byłaby... problematyczna. Zatem też nie ma nitro, tak jak w Undergroundzie 2 było. Jedynym plusem jeżdżenia manualem, takim większym, w Undergroundzie 2 było to, że można było hamować biegami. To był bardzo duży plus. Ostatnie okrążenie, utrzymaj prowadzenie aż do końca. Bo na przykład jechałem 200 na godzinę, ponad, sporo, z 250. Mogłem zredukować do dwójki i zatrzymać, znaczy zwolnić auto nagle do 100 km na godzinę. Bez większego problemu, bez jakiegoś hamowania. To oczywiście nie do końca była prawda. Jakbym w prawdziwym życiu tak zrobił, to rozpierdzieliłbym auto. Ale no w tej grze było to możliwe i dlatego z tego korzystałem. Auć. Pięknie, pięknie, po prostu... Odcinanie jest niesamowite w tym aucie. Jak gdybym miał takie auto i mógł nim jeździć na co dzień. Praktycznie codziennie, przy każdej jeździe bym je odcinał. Chociażby raz na całą jedną jazdę, ale musiałbym. No, to jest już ostatnie okrążenie. Całe szczęście. Power! And cross the line! Strasznie rozwaliłem tą BMW, no ale już trudno. Ładnie, ładnie. Performance, zawody czwarte, wyścig 1.
Okej, tutaj oczywiście jesteśmy w tyle. Trzy okrążenia. Znowu lecimy Audikiem. Aha, on jest tutaj zaraz przede mną. Czy to jest generalnie słabiak, on nie jest jakiś dobry. O, no rzeczywiście, wszyscy się zablokowali. Spoko, jesteśmy na piątej pozycji już na samym początku. Dzięki temu, że tamci się porozwalali. Okej, lekkie lagi oczywiście znowu tutaj zgarniam. Spadki FPS-ów dosyć spore. No ale ciśniemy dalej. Dobra, teraz możemy się skupić na wyprzedzaniu. Kurde. Okej. Żółtego mamy z głowy. Są trzy okrążenia, więc nie powinno być najgorzej. Jeszcze dwa okrążenia. Aha, czyli już jedno skończyliśmy, spoko. O, come on, trzymaj się go. Tego chyba teraz wyprzedzimy, tak jest. Tylko byle na stopę wewnętrznej nie wziął, dobra. I teraz skupiamy się na pozycji pierwszej. Dobra, dobra, jest. Mamy gościa, więc jesteśmy w domu, jakby nie patrzeć. Więcej, więcej mocy. I ostatnie okrążenie. Zaliczasz najszybsze okrążenie tego wyścigu. Szybciej, szybciej. Power, power. Chciałbym jak najwięcej wyścigów przejechać w tym odcinku. Shit. Problem z układem kierowniczym, ale to pod samą koniec, także nie ma tutaj większego już znaczenia. Shit, myślałem, że tu już jest meta, to jeszcze musimy skręcić. Okej. Zobaczę teraz, które miejsce zajął nasz gościu. Dziewiąte. No i dlatego właśnie później chwila, on jest no, on jest Nathanem McCainem. Zobaczcie, że oni zawsze zajmują drugie tam, no, początkowe miejsca, a ten mój gość jakiś tam z tyłu i przez to nie mogę dogonić ich w zespołowym zespołowej tabeli. Tak czy inaczej lecimy dalej. Podejrzewam, możemy być blisko, bardzo blisko osiągnięcia tutaj poziomu 9. Być może po tych zawodach już nie będziemy musieli jeździć jeszcze kolejnych, tylko już odblokujemy sobie jakby
w tych zawodach już ten poziom 9, dzięki czemu będziemy bliżej już tych zawodów grid. Dobra, 5 okrążeń i lecimy. Okej. Uciekasz konkurencji. Ty jesteś na czele klasyfikacji. No, wiadomo. Dobra, po tym torze niedawno jechaliśmy, dosłownie przed chwilą, w zawodach pucharowych BM-ką. Troszeczkę na pewno go zmodyfikowali, podejrzewam. Ale... Skręcę, błagam cię. Tego blokujemy. Dokładnie, tak jak mówiłem, zmodyfikowali. Fuck. Tam jakieś ostre lagi były. Dobra, zacznijmy wreszcie coś wyprzedzać, bo potem będzie kiepsko. Staram się. Czyżby to mój gość jechał, ten przede mną? Obok mnie? Być może. Być może. To może wreszcie zajmie jakąś dobrą pozycję. Siad. Dobra. Ciśniem. Piąta pozycja już jest blisko pierwszej. I problem z układem kierowniczym. Skręca mi w lewo, ale bardzo leciutko. Nie jakoś sporo. Nie powinno mi to przeszkadzać. Pierwszy kierowca odpadł z wyścigu. Jezu, jak tragicznie było go słychać. Nie wiem, czy wy to też tak będziecie słyszeć. Czy to mi słuchawki padają, kurde. Po prostu strasznie nieprzyjemny ten głos. Może dlatego, że w tunelu, ale no to... Teraz normalnie jakoś to było. Shit. Come on! Blokuj. Nie ma co tu ich puszczać, kurde. Szybciej. Trzymaj się merca. Shit, odszedł mi. Dobra. Zostało nam dwa okrążenia na wyprzedzenie. Jeszcze jednego gościa. Szybciej. Zostały dwa okrążenia. Więcej mocy. Kawał drogi do niego na razie mamy. Ale za chwilę powinno się to zmienić, tylko nie w ten sposób, jak ja to zrobiłem. W tych poślizgach też straciłem sporo. Kurde, jak mi odszedł. Ja pierdzielę. Dawaj go! Tak jest! Zaliczasz najszybsze okrążenie tego wyścigu. Nie wiem, czy mi zaraz lewe przednie koło nie pójdzie.
Tego się obawiam. Dosyć mocno walnąłem tym lewym przodem. Ale miejmy nadzieję, że nie. Gdyby tak się stało, to już po mnie. Nie zostało mi nic innego, jak blokować go. Zbliża się. Dobrze. Tak powinno być. I pierwszy przekraczam linię mety. O, daliśmy radę. Zobaczmy, jak naszemu kierowcy poszło. Katastrofa. Na 11 miejscu, on był na 6. Jezu, jaka to jest ofera ma losu. No i co ja mam zdziałać? Co ja mam zdziałać? Ja nie mogę nic zdziałać, słuchajcie. No to jest najgorsze. To jest najgorsze. Zawody 6 z 12. Dobra, przeprowadzimy jeszcze te 3 okrążenia. Musisz ukończyć wyścig przed Nathanem McCainem. Dasz radę. Przed Nathanem McCainem. A on tutaj z tyłu dosyć startuje. Oby się rozpierdzielił. Oby się rozpierdzielił. Ja, ale tu palipa wszystko naraz. Pieprzony McCain. Son of a bitch. Jakim cudem? Dawaj. Trzy okrążenia, dobra. Raczej damy radę. Nigdy nie są. Goddammit. Się walczy. Pięknie. Kurde, czego zwalniasz? Jezu, jeszcze weź się zatrzymaj. Co za oferma. BMW. Loser. Nie wiem, na którym miejscu jest mój gościu, ale zapewne na jakimś ciulowym, 11 albo 10, czyli standard. Pełna moc. To jest jeszcze wciąż pierwsze okrążenie, strasznie długie te okrążenia. Ponad 2 minuty już trwa pierwsze. Trochę ten odcinek będzie mieć prawie 30 minut. Świetne pierwsze okrążenie, prowadzisz. Dobra. 2 minuty 20 chyba. Trwa jedno okrążenie jakoś. Ale to przez to, że to było pierwsze. Teraz będzie jakoś 2 minuty. Już nie muszę się z nich mużerać.
Jadę swoim tempem po prostu. Come on. Szybciej. Dobra, już mamy mniej więcej połowę okrążenia. Shit. Ale żebym przygrzmocił. Troszkę wolniej ten zakręt. Zostały mi dwie możliwości cofnięcia. Muszę się pilnować, żebym nie został bez niczego, bo będzie problem. Ciekawe, czy dam radę w 2 minuty pokonać okrążenie, czy nie. Raczej nie, aż takiej dużej różnicy nie będzie. Staram się robić co mogę oczywiście, ale nie, 2 minut na pewno nie będzie, to już widzę. No zobaczymy, pytanie tylko ile. 2 minuty co, 10? 20. Not bad. W takim razie spróbujmy tym razem zejść poniżej 2 minut 10 sekund. Na hamowanie. Szybciej, szybciej. Nie ma co tu się zastanawiać. Na moc. O, tutaj zwolnimy. To jest ten zakręt, w którym poprzednio ładnie lecieliśmy i wpadliśmy w barierkę. Tutaj na pewno nie ma co zwalniać. Dopiero teraz. Come on! Trochę mnie wyniosło. O, będzie ciężko. Poniżej 2 minut 10 sekund zejść. Raczej niewykonalne. Pełna moc. A jednak 2-0-9. No i cóż, zostało. No dokładnie. Zostało nam jeszcze sporo wyścigów, a my mamy póki co 30 minut, tak więc niestety jest muszony zakończyć już ten odcinek. Dzięki serdecznie za obejrzenie go i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć!